Czy nowe media są zagrożeniem czy wyzwaniem i czy one przynoszą choćby trochę harmonii światu? Harmonii, czyli tego, co nazywamy zrównoważonym rozwojem, a więc po prostu mówiąc krótko, definicją zdrowia. I oczywiście na razie mamy tę sytuację zaburzonej równowagi. Znaczy równowagi z jednej strony nadawców, którzy zdominowali rynek z racji tego, że w ich rękach były te środki. I trochę wyciszonego odbiorcy, który był tą zwierzyną łowną. Ale ja myślę, że wkrótce już w tym wierzę, że media mogą przywracać harmonię. Te media oddadzą każdemu równe prawo bycia nadawcą i odbiorcą. Czyli ja jestem przekonany, że już niebawem te media, widzimy co się dzieje, telewizja traci na znaczeniu, a internet, w którym ja mogę napisać co myślę, opublikować swoje zdjęcie, staje się w młodym pokoleniu podstawowym narzędziem. Oni już się obrazili na telewizję, która odbiera im prawa i mówi bądź tylko odbiorcą, bądź nie. Tak? I oni już szukają mediów, i to bardzo dobrze, że to robią, w których mogą być i nadawcą, i odbiorcą, wchodzić te dwie role. To już słyszeliśmy dzisiaj, obraz zajął miejsce na przykład absolutnej dominacji słowa. To słowo przez całe lata dominowało w edukacji, zarówno w domu rodzinnym, w szkole, w sposobie czytania książek i poznawania świata w ten sposób. Dzisiaj obraz zajmuje miejsce tego dominującego słowa. Można by sobie zadać pytanie, czy to jest coś dobrego, czy też złego? Profesor Wiesław Tajs, Idea praw dziecka. Od deklaracji genewskiej 1924 roku do konwencji o prawach dziecka 1999 roku. W 1923 roku Związek ogłosił deklarację praw dziecka. Dokument ten, przyjęty w 1924 roku przez Ligę Narodów, przeszedł do historii jako deklaracja genewska. W tym doniosłym akcie stwierdzono między innymi: mężczyźni i kobiety wszystkich narodowości, uznający, że ludzkość powinna dać dziecku wszystko, co ma najlepszego, bez względu na rasę, narodowość i wyznanie. To najlepsze, czyli szczególna, bezwarunkowa i pełna troska o dziecko, miała dać dziecku możliwość normalnego rozwoju fizycznego i duchowego. W deklaracji zostały określone dzieci wymagające szczególnej opieki i pomocy. Dzieci głodne, chore, niedorozwinięte, niedostosowane społecznie, osierocone i opuszczone. Powiedziano też, że dziecko w czasie klęski, na przykład wojna, powódź, pożar, powinno otrzymać pomoc jako pierwsze, a także, że powinno być przygotowane do zarobkowania na życie i zabezpieczone przed wyzyskiem. Funkcjonowanie społeczeństwa polegało na tym, że korzystano z wiedzy i doświadczeń z autorytetu osób starszych. To był naturalny mechanizm korzystania z doświadczeń osób starszych. Współcześnie młodzież nie znajduje tego autorytetu w osobach starszych, bo chociażby, że się nie umiem posługiwać tymi mediami, która młodzież, dzieci, to jest bardzo ważne, posługują się, śmigają i nie potrafią znaleźć kontaktu. Jeżeli chodzi o takie właśnie wychowanie dziecka w Japonii, to Europejczycy myślą, że w szkole japońskiej to jest wszystko taki komputeryzowane. A to wcale nie tak jest. A myślę, że więcej ten komputer to w szkole polskiej więcej mają niż w szkole japońskiej. Dzieci w Polsce mówią, to jest trójkąt. Jeśli tak powiemy trójkąt, to już dalej nie ma tę rozmowę z dziećmi. A dlatego te wyobrażenie sobie bardzo ważne. I dzieci w Japonii to często mówią, że to jest Buddha Budzi. To ta druga osoba, ona tak po
pokaże w ten sposób i powie, to jest góra chodzi ze śniegu. Taka myśl, że te nowoczesne media nie są zagrożeniem, są wyzwaniem, mogą być szansą na dobrą komunikację z nowym pokoleniem. Nie obrażajmy się, nowe pokolenie ma inny sposób komunikacji i z pewnych modeli, i z pewnych sposobów funkcjonowania, to musimy je trochę w inny sposób jakby do tego zagadnienia podejść. Bardzo dynamiczny rozwój obecnych, pojawianie się nowych narzędzi komunikacji społecznej. Coraz większy udział w życiu publicznym nowego pokolenia, bardziej otwartego i podatnego na odbiór nowych sposobów. Nadawcy, twórcy nowych sposobów komunikacji w coraz większym stopniu odwołują się do emocji, wykorzystują techniki wywierania wpływu, by w bardziej trwały sposób wpływać na postawę odbiorców swojej komunikacji. To jest zagrożenie, absolutnie. Postrzegam to jako zagrożenie. I uważam, że remedium na to jest ten końcowy wniosek, że po stronie nadawców potrzeba odpowiedzialnego stosowania narzędzi komunikacji, a po stronie odbiorców potrzeba wiedzy pozwalającej być świadomym uczestnikiem procesu komunikacji społecznej. My jako młodzi żeśmy się zachwycnęli się mediami. I nawiązanie do chociażby tego filmu Osobie Starszej jest dla nas problemem z tej strony, że my nie bardzo wiemy, jak do nich dotrzeć. Nie bardzo wiemy, jak im pokazać tą kamerę, a to przez to, że telefonem komórkowym nakręcimy wszystko w swoim gronie, w młodym gronie. Natomiast podejście z telefonem komórkowym i nakręcenie z ich udziałem tego filmu zaczyna być problemem. Bo trzeba wiedzieć, bo my nauczyliśmy się tak robić, wykorzystywać innych do własnych potrzeb. Natomiast film z osobą starszą to jest film o niej i dla niej. Bo nie bardzo jesteśmy sobie w stanie komponować w nasze potrzeby, potrzeby osoby starszej. Inne trochę potrzeby, potrzeby takie wewnętrzne, dogłębne, refleksyjne, bardzo głębokie, wyciszone i takie, które wymagają bardzo długiego czasu do odzwierciedlenia wszystkiego to, co ta osoba chce tam powiedzieć. I swoim rówieśnikom, w swoim wieku, i osobom młodszym. Kupcie u nas nowy program do próbki zdjęcia, tam zrobi wszystko, co potrzebujecie. W przeciągu chwili, w przeciągu sekundy, jedno popołudnie zrobicie cały film. Złożycie wszystko, zmontujecie każdą rzecz, podłożycie każdy dźwięk. Kiedyś wymagało to tygodnia, miesiąca czasu obróbki, misternego sklejania, składania, a częstokrotnie powracania z powrotem do tego wszystkiego jeszcze raz. I my dopiero teraz, w turnie tego wszystkiego się uczymy, kole czy w uczelni wyższej nie ma na to czasu w ramach zajęć, jest za mało na to czasu, podaje się wiedzę w pigułce i przekazanie studentowi, nawet jeżeli ten kierunek u nas powstanie, a ja bym był bardzo za tym, żeby on powstał, no i wiem, że powstanie, ale chodzi mi o to, że w ramach tych zajęć nie da się przekazać wszystkiego, nie ma takiej możliwości i to dopiero potem wtórnie trzeba najpierw się zachłysnąć, zrobić coś trochę po łebkach, a potem dopiero staną się ci, którzy chcą to robić, i wrócą dogłębnie do całości tego tematu, zaczną to ujmować i przeżywać w swoim własnym wnętrzu jeszcze raz i tam dopiero się zajmować. I wtedy dopiero będzie czas na to, żeby zająć się dziećmi w filmie, osobami starszymi, sobą i dopiero być pełni świadomym tego, co chce się przekazać innym i co po sobie zostawić. Bo blogi już powoli odchodzą w przeszłość, YouTube jako sam z siebie, że tak powiem, zamieszczanymi tam filmikami, krótkimi scenkami też odchodzi w przeszłość, bo to już nikogo nie przyciąga, bo tego mamy pełno, wszędzie, że tak powiem. Tylko zaczyna być takie świadome pokazywanie naprawdę tego, co chcemy komuś powiedzieć. I fajnie, że te media są i że możemy aż tak szeroko mieć do nich dostęp i dzielić się z każdym, z kim chcemy w każdej chwili. I komentarze na bieżąco, przepustowość internetu, szybkość tych łączy i możliwość komentowania w coraz większym zakresie, coraz większą szybkością na bieżąco tego, co wytwarzamy, powoduje, że musimy brać coraz większą odpowiedzialność za to, co tworzymy. Reklamy możemy odrzucić, możemy w ogóle ich nie oglądać, ale każdy nasz wytwór może być przez każdego skomentowany i musimy za to brać odpowiedzialność i tym sposobem będzie selekcja tego wszystkiego. To pójdzie po prostu w dobrym kierunku. Tak mówię to jako ta osoba, która dopiero w to wchodzi, albo ta osoba, która
no przez ileś tam lat będzie kierować tą rzeczywistość, która będzie nas otaczała.